Dziękuję za Waszą miłość, za Wasz taniec i słowa. Cieszę się, że spojrzałem Wam w oczy, że Was pozdrowiłem i pobłogosławiłem, gdy wznosicie Wasze ręce do nieba, wyrażając radość. Tymi słowami przywitał się dziś z wiernymi Ojciec Święty. Trwa 40. podróż apostolska Franciszka. So, hito, kolinana, ja so. Ojciec święty zwraca uwagę na pięć aspektów, które składają się na naszą przyszłość. Są nimi modlitwa, wspólnota, uczciwość, przebaczenie i służba. Można to skojarzyć z palcami jednej ręki. To z Twoich rąk rodzi się jutro. Z Twoich rąk może wyjść pokój, zwracał się do wiernych Franciszek. Kciukowi palcowi najbliższemu sercu odpowiada modlitwa, która sprawia, że życie pulsuje. Może się wydawać, że jest ona czymś abstrakcyjnym, oddalonym od konkretnych problemów. Tymczasem modlitwa jest elementem pierwszym, podstawowym, bo sami nie damy rady. Drugi palec to palec wskazujący. Wskazujemy nim coś innym ludziom, innymi. Wspólnota to właśnie drugi element. Przyjaciele, nie pozwólcie, aby wasza młodość uległa zniszczeniu przez samotność i zamknięcie. Myślcie zawsze o sobie w liczbie mnogiej, a będziecie szczęśliwi, bo wspólnota jest drogą do poczucia się dobrze ze sobą samym, do wierności własnemu powołaniu. Palec środkowy symbolizuje uczciwość modlitwa wspólnota dochodzimy do palca środkowego, który jest dłuższy od pozostałych jakby chciał nam przypomnieć o czymś szczególnie ważnym. Chodzi o kluczowy element dla przyszłości zgodnej z waszymi oczekiwaniami, o uczciwość. Być chrześcijaninem to dawać świadectwo o Chrystusie. Pierwszym sposobem, aby to uczynić jest życie uczciwe, tak jak on tego chce. Oznacza to, że nie można dać się wciągnąć w sidła korupcji. Chrześcijanin nie może nie być uczciwym inaczej w przeciwnym razie zdradza swoją tożsamość. Palec serdeczny przypomina nam, że wielkie osiągnięcia życiowe, przede wszystkim miłość, doświadczają ułomności, znoje i trudności, mówił Ojciec Święty. Ale w naszych słabościach, w naszych kryzysach, co jest siłą, która trzyma nas przy życiu? Przebaczenie, bo przebaczenie oznacza umiejętność rozpoczęcia od nowa. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia o przeszłości, ale oznacza brak zgody na to, że ta przeszłość się powtórzy. Jest to z Zmiana biegu historii. Jest podnoszeniem tych, którzy upadli, jest zaakceptowaniem myśli, że nikt nie jest doskonały i że nie tylko ja, ale każdy ma prawo zacząć od nowa. Ostatni piąty palec oznacza służbę, bo jak mówił Ojciec Święty, według Jezusa służba jest mocą, która przemienia świat. Dlatego warto zadać sobie pytanie, co mogę uczynić dla innych. Te pięć rad ma pozwolić nam ustalić priorytety naszych działań. Po wizycie w Demokratycznej Republice Konga papież uda się do Sudanu.